Witam Państwa serdecznie z mojego biura, w którym codziennie zaczynam dzień pracy. Dzisiaj stąd nagrywamy, bo tak się złożyło, że nie mogę się ruszyć do Warszawy i przez najbliższe kilka dni, a może nawet kilkanaście, też nie będę mógł tego zrobić. Więc Michał uprzejmie, idąc mi na rękę, przybył tutaj z całym sprzętem i zrobiliśmy tu studio prowizoryczne i nagrywamy. Proszę Państwa, nie było jeszcze okazji, choć książka jest już prawie miesiąc w sprzedaży, porozmawiać o biografii Ludwika Świętego Jacques'a Le Goffa. To jest ta edycja, którą mamy, to jest wynik pewnych moich obsesji. Ja mam różne szajby w głowie i uporczywie, nie oglądając się na nic, je realizuję. Czy z tego będzie coś dobrego, czy nie, to się okaże w przyszłości i to Pan Bóg oceni. Uważałem i nadal uważam, że trzeba było wydać biografię Ludwika Świętego. Jest to jedyna biografia Ludwika Świętego, proszę Państwa. To jest książka o czasach z punktu widzenia historii Kościoła katolickiego chyba najważniejszych, bo to jest ten moment, kiedy mamy świętego Franciszka, kiedy mamy próbę porozumienia się cesarza Niemiec z islamem i kiedy pojawia się król Francji, który stanowi dla tych zamiarów przeciwwagę. I ten człowiek nie doczekał się biografii napisanej przez duchownego, ani przez historyka związanego z Kościołem. Ja jestem zdumiony tą postawą. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Mógłbym oczywiście rozsnuwać różne hipotezy, ale nie będę tego robił. Proszę Państwa, jakieś przedziwne niezrozumienie jest wśród ludzi, którzy w końcu studiują na katolickich uczelniach, że odwracają się od takich tematów. To znaczy od żywotów świętych, bo to o to chodzi. No więc proszę Państwa, Jacques Le Goff, historyk jak najbardziej świecki, historyk związany z Polską poprzez żonę, natomiast nie wiem jak on, niezwiązany szczególnie silnie z Kościołem, napisał tę książkę. Ona jest bardzo dobra. Można ją oczywiście określić mianem kontrowersyjnie z różnych względów, ale proszę Państwa, to jest fantastyczna książka o czasach, o których wiemy naprawdę mało. No i przybliża ona postać człowieka, który stworzył katolicką Francję i od którego można liczyć sukcesy Francji, a także jej zaniechania. To jest ważne, bo bez zrozumienia, kim był Ludwik Święty, jaka była jego polityka, nie zrozumiemy późniejszych zaniechań, jakich dopuściła się Francja wobec Kościoła. Tych we wczesnej epoce nowożytnej i tych późniejszych, czyli tych związanych z sojuszem ze Stambułem i tych związanych z programowaniem Republiki i całą antykościelną polityką. To jest zanegowanie olbrzymiej tradycji. Olbrzymiej i ciągle żywej. Więc nie wyobrażam sobie, że katolicy nie czytają książki pod tytułem Ludwik Święty. Po prostu to jest nie do przyjęcia. Rozumiem, że księża jej nie będą czytać, ale też ich nie będę do tego nakłaniał. Natomiast wierni powinni ją przeczytać. Proszę Państwa, ta przedziwna dysproporcja, tak, która pokazuje, że nie ma w Kościele żywego zainteresowania takimi postaciami, wśród historyków związanych z Kościołem, którzy jakąś misję przy wspólnocie powinni pełnić, a najwyraźniej nie pełnią albo w ogóle jej nie rozumieją. Powtarzam to zawsze, ale uważam, że nigdy dosyć. Jeszcze raz to powtórzę. Proszę Państwa, są niezliczone tomy biografii Ryszarda Lwie Serce. Niezliczone, dlatego że człowiek ten, nie mówiący przecież po angielsku, posługujący się językiem francuskim, który w Anglii na wyspie był raz chyba, albo może w ogóle go tam nigdy nie było, a całe swoje życie przebywał w Akwitanii i w Ziemi Świętej. Człowiek ten jest elementem brytyjskiej doktryny imperialnej i brytyjskiej doktryny promocyjnej, tak bym to nazwał, promującej kulturę i historię wyspy, gdzie się tylko da. I to się czyni poprzez literaturę i poprzez filmy, albo w ogóle wręcz to jest człowiek, który jest fundamentem promocji kultury anglosaskiej poprzez Hollywood. No więc pytanie, czy
katolicy mają kogoś takiego, kogo mogliby wziąć na sztandar i wystartować w tej samej konkurencji. Oczywiście, że mają. Proszę bardzo. Dlaczego tego nie robią? Nie wiem. Nie robią tego, ponieważ wystarczy, że się będziemy modlić, a resztę załatwi Pan Bóg. Wystarczy, że będziemy chodzić do kościoła co niedzielę na mszę, a resztę załatwi Pan Bóg. Obawiam się, że może być różnie, więc nie po to dostaliśmy dwie ręce, mózg, nogi i inne organy, żeby używać ich w tak minimalistycznych zagresach i całą odpowiedzialność zwalać na Stwórcę. Moim zdaniem powinno być dokładnie odwrotnie, bo to daje nam nie tylko satysfakcję, nie tylko spełnienie, ale także zasługę dla wspólnoty. Tak to odczytuję. Dlatego też, nie licząc się z kosztami, bo przecież ja dziękuję tutaj z tego miejsca Jankowi, który zasponsorował zakup praw autorskich do tej książki, ale koszta jej edycji, no to prawa autorskie były najmniejszym kosztem, jaki się pojawił. Wszystkie inne koszta związane z edycją tej książki pokryłem z własnej kieszeni. Nie wziąłem na to grama dotacji, a jedyną zapomogą była prywatna dotacja prywatnego człowieka, zaprzyjaźnionego kolegi. No cóż. Proszę Państwa, wczoraj umieściłem w ofercie książkę niezwykłą, wydaną przez Uniwersytet Toruński. Ja Państwu polecam ofertę Uniwersytetu Toruńskiego, bo ona jest prawie tak samo dobra jak łódzka oferta. Są dwa uniwersytety, które mają dobrą stronę i dobrą ofertę i dobre produkty. My się nie musimy do końca z nimi zgadzać, ale one są naprawdę dobre. Umieściłem produkt, książkę, która jest po prostu biografią Jakuba de Molay, napisaną przez autora francuskiego. Ktoś to przetłumaczył i wydał w Polsce, licząc na jakiś sukces i na sprzedaż. I stało się to na Uniwersytecie w Toruniu. Dlaczego Katolicki Uniwersytet Lubelski, proszę Państwa, albo Uniwersytet imienia kardynała Wyszyńskiego w Warszawie nie podjął trudu wydania biografii Ludwika Świętego, albo innych biografii świętych królów, ja tego nie wiem. Ale skoro Toruniowi opłacało się wydać biografię Jakuba de Molay, omawianą w kontekstach do tej pory nieznanych, to chyba można. Bo że ja mogę, to jest oczywiste, prawda? Bo ja już wszystkich przyzwyczaiłem do tego, że przez moje głupie upory są potem takie historie, tak? Ale to chyba instytucja posiadająca tak szeroki zakres działań i budżety, no też to może zrobić. To trochę szyderstwo, proszę Państwa, ale trochę nie. Bo ta bezradność jest krępująca. Po prostu. Krępująca. Nie bardzo wiadomo, co zrobić. Proszę Państwa, może powiem trochę o tym, jakie były trudności związane z tym, z tą edycją, ponieważ wydawca francuski, czyli wydawnictwo Gallimard, ma takie przedziwne pomysły, żeby te książki trafiały do ludzi. To jest coś, doktryna edytorska, której ja nie rozumiem, żeby te książki były na słabym papierze, w miękkiej oprawie, w minimalnym formacie i drobną czcionką, tak żeby czasem ktoś czegoś z tego nie przeczytał i to jest wtedy książka dla ludzi. No więc ja robię dokładnie odwrotnie i musiałem się mnóstwo maili wymienić z panią obsługującą ten segment rynku. Przez tłumaczy oczywiście, zanim wytłumaczyłem, o co mi chodzi. Uzyskaliśmy zgodę rodziny na dwa tomy, bo nie było tej zgody. Oczywiście troska była o to, żebyśmy tego nie sprzedawali w oddzielnych woluminach. No nie było o tym mowy. No, kto by w ogóle pomyślał o czymś takim, żeby sprzedawać biografię Ludwika Świętego, pierwszy tom oddzielnie, a drugi tom oddzielnie. Więc ja, żeby uspokoić wszystkie wątpliwości, jakie rodzina miała co do tego zamierzenia naszego, no kazałem to opakować w folię próżniową. Rafał dorobił do tego banderole ze złotymi liliami, żeby nikomu nie przyszło do głowy oddzielać tych tomów.
I w ten sposób, ponosząc dodatkowe koszta, na co zwracam uwagę, udało się tę książkę w przyzwoitym formacie wydać. Miała być w twardej oprawie, no ale nie jest, dlatego że akurat trafiliśmy w pandemię, no i zaczął się, jak to mówią kolokwialnie niektórzy, dół. Więc ja mógłbym oczywiście zrezygnować z wydania tej książki, no ale nie chciałem tego robić, bo nawet gdybym stracił te pieniądze, które zapłaciłem za prawa autorskie, no to bym je stracił, te niewielkie pieniądze. Ale postanowiłem dociągnąć rzecz do końca. Książka została wydana w oprawie miękkiej, ale satynowanej i ze złoceniami i ze skrzydełkami, więc to jest bardzo porządne. Ja wiem, że ludzie uważają, że to jest nieważne, że ważne są treści i tak dalej, a te kwestie dotyczące szaty graficznej, te kwestie edytorskie są nieistotne. Proszę Państwa, to jest głupota. To są szalenie ważne rzeczy i człowiek, który zajmuje się handlem detalicznym, musi się interesować swoim towarem, także od tej strony. To w ogóle nie ma o tym dyskusji. Więc to wszystko, co ludzie lekceważą, na co ja zawsze kładę nacisk, jest szalenie ważne. To, że okładka jest satynowana, że ma jakąś szlachetność w sobie, że są złocenia, że są dwa tomy, że jest banderola, że jest folia próżniowa, która to wszystko chroni, to są szalenie istotne rzeczy, które podnoszą znaczenie tej książki, podnoszą znaczenie autora, podnoszą znaczenie postaci, o której ta książka opowiada i podnoszą znaczenie czytelnika, który po nią sięga. Jeżeli z tego zrezygnujemy, zamiast podnoszenia znaczenia, będziemy mogli w to miejsce wstawić wyraz degradacja. I to będzie działało. Degradujemy się, kupując nędzne książki autorów oszustów, wydawane przez wydawców liczących na szybki, łatwy zysk, które potem sprzedawane są na Allegro po złoty 50. Ta książka, Państwu gwarantuję, nigdy nie będzie sprzedawana poniżej 200 zł na aukcjach, kiedy skończy się nakład. To już możecie dzisiaj wiecie o tym. Więc jak każdy sobie ją kupi za tyle, ile ona kosztuje, czyli za 160, to za półtora roku, jak już nie będzie nakładu, sobie ją sprzeda za 250 albo za 200. Jak mu się znudzi. I znajdą się klienci. Więc to jest właściwa droga, proszę Państwa. To jest właściwa droga do sukcesu i do potęgi. I ja myślę, że to jest taka droga i takie myśli, z jakimi młody król przejmował królestwo, które odziedziczył tak naprawdę nie po swoim ojcu, ale po swoim dziadku, wielkim Filipie Auguście, o którym bardzo lubię myśleć i opisałem go w tomie Kredyt i wojna. Proszę Państwa, na dziś to tyle na temat Ludwika Świętego. Będziemy do tego jeszcze oczywiście wracać, bo ja nie zamierzam raz jeden tylko promować tej książki, ale będziemy o tym mówić i powoli omawiać treść tego dzieła. Także spotkamy się przy tym jeszcze, przy okazji Ludwika Świętego jeszcze nieraz. Bardzo dziękuję za uwagę. Do widzenia, do usłyszenia.